Dzień dobry, tu mówi Szymek. Warunek w tym tutorialu pokażę, jak użyć Lattice Deformer. Oczywiście ja wideo poprzednio publikowałem, ale teraz zaktualizuję je do najnowszego, bo używam mikrofonu Audio-Technica, który jest dobry, bardzo, jeden z lepszych. Zapłaciłem za niego 124 funty, ale mikrofon jest wart swojej ceny. Zanim dodamy sobie modyfikator Lattice, to damy sobie subdivision service, to jest opcja simple, można podzielić bryłę w ten sposób. Dam takie zagęszczenie siatki. A teraz sobie damy Lattice. A żebyśmy mogli go sobie bardzo szybko przypisać, to zaraz wam pokażę Bayer, co zrobię. Właśnie tu musimy się upewnić, że on jest w centrum sześcianu. Oczywiście to jest metoda numer 1. Metoda numer 2 to jest, że możemy kliknąć na przyciągnij do volume, consider cały object. Nie wiem, co mówię po angielsku, zgrzynij cały obiekt tego obiektu. Ach, tutaj zawaliłem. Center to będzie, że wypoziomuje nam do centrum. To jest najszybszy sposób, aby przypisać deformera. Troszeczkę, moi drodzy, troszeczkę zeskaluję. O nie, no nie jest idealny. Są jakoś wam tak. Może jeszcze trochę, żeby to było równo dopasowane. Okej, jest okej. Lattice, nie będę to nazywał. Dobra, jest okej. Cube musi być zaznaczony, aby Lattice działał. Dodajemy sobie Lattice, a w opcji Lattice wybieramy deformator. Zapomniałem, sprawdzę jeszcze coś. Aha, tu mamy opcję, że możemy dodać ile ściany będzie nam wyginął. I teraz możemy zabierać się za edycję. Aha, troszeczkę tu odchodzi na bok. Sorry, moi drodzy, ale troszeczkę mi się nie podoba. Teraz jest w porządku, równo. Możemy się zabierać za robotę. Lasem. Jak chcecie lasem w Blenderze użyć, to środkowy przycisk myszy używacie. Ach, chyba. Nie, no jest okej. Muszę w ustawieniach zrobić tak, żeby Lattice. Jak macie zmianę wyglądu w programie Films po angielsku, skórki. Teraz wam pokażę, co mam na myśli. User Preferences, obsługi klika Films, wygląd. To tutaj musiałbym zrobić tak, żeby przypisać Lattice. Jeżeli będzie tutaj. Mam taką nadzieję, że znajdę go. Bo mnie trochę denerwuje. Lampę zrobię kolor biały, kamerę zrobię kolor żółty. No wtedy wszystko jest lepiej widoczne. Ach, gdzie ja znajdę ten Lattice? A tu tak samo gradient mogę użyć. O, wtedy jest ładniej. A skórki zapisują się nam. Pokażę wam, jak to zrobić. Dodajemy nową skórkę. Wpisujemy szylnek. Skórki są znajdowane w Blenderze. Zaraz wam pokażę, gdzie. Dokumenty. Albo to. Muszę sprawdzić. Application data. Roaming. Blender Foundation. Blender. Nie, skrypty. W skryptach presets interface film. To jest wasza skórka. Radziłbym skopiować to na dysk. Dobra, Blender. Nie, nie tu, ja się skupię, gdzie jest aplikacja. Blender 278 ma nazwę skórki. Nie wiem, jak się pisze.
skórki czy przez u otwarte, czy zamknięte. Nie jestem pewien. Coś mi się wydaje, że przez u zamknięte się pisze skórki. Już dawno nie używałem języka polskiego. To jest wasza skórka i możecie ją potem załadować. Tylko nie wiem, gdzie jest wygląd do zmiany deformatora, bo deformator ma czarny kolor. Zmienię wire edit. O, jest, mam. A nie widziałem, że wire edit to właśnie jest deformator. Empty to jest tak jakby obiekt pusty. Coś w rodzaju obiektu null w innych programach. Jak się używa do budowy szkieletu i się daje opcji parent połącz. Empty to jest tak jakby null. Grupowany obiekt to dam na zielono. Powinno być ok. Wire to dam. O, wire zmienię też na inny kolor. Lepiej na taki. Dodam nową skórkę. Blender 2016. Ok, i mamy. Save user settings. No i teraz dzięki temu mogę widzieć lepiej. Mamy nasz deformator. Możemy też ładny bevel potem dodać. To jest przydatne, albo inaczej zrobię, to jest przydatne, jakby ktoś chciał modelować kanapę. Jak chcecie usunąć latkis, wystarczy dać apply, to wykasować. I mamy ok, wszystko porobione. Bo to jest wiele, wiele kątów. Tu można dać circle select. Ach, zaznaczyłem to niepotrzebnie. Alt X to jest wytłaczanie. Za gruba ta kanapa wyszła. Za dużo wiele kątów, no ale cóż. I mamy nasze siedzenie. Chociaż ja normalnie tyle wielokątów nie używam. A jeszcze jeden wire mogę użyć. Na przykład mogę sobie cały obiekt przeciąć na pół. O ile mi wyjdzie. Bo nie jestem pewien. Musiałbym w innym widoku przeciąć ten obiekt na pół. Najlepiej w tym widoku. Chodzi mi o użycie narzędzia Bisect. Już wcześniej omawiałem to narzędzie, no ale... no co jest? Co mi to zrobił? Co, Bisect nie działa? Kurczę, nie wiem, czy Bisect działa w 3D. To mnie trochę teraz niepokoi, bo chyba nie działa to narzędzie. A no co jest grane? Nie mogę użyć narzędzia Bisect. Muszę się zastanowić. Nie mam pojęcia, coś... Wcześniej mi działało. Nie wiem, co jest zrobione, coś mi się tu popsuło, że nie chcę działać narzędzie Wisek. A jak nie, to sobie użyję narzędzie Cut, też będzie dobre. I Z naciskamy. Przeknij przez... Dobra, przeknij przez... A zresztą można wyciąć. Więc zaraz. Nie, jest dobrze. Nie wiem, bo to bryła mi się trochę nie podoba. A potem... Bo za dużo to wygląda. A tu można taki wajer zrobić.
Ctrl E. I dajemy sobie mech faces, mesh faces, make edge face, make edge face, sorry no, pomyliło mi się trochę. Ctrl E daje edge crease. No bo tak dużo wielokątów dodałem. I mamy nasz piękny obiekt z ładnymi krawędziami. Dodatkowo dam wygładzanie. Gdzie to jest? Shading smooth mam. Tu nie potrzebnie dałem. A to można zmienić. Shading faces flat. I mamy ESG test. Tu jeszcze jest dodatkowa opcja. Można dać auto smooth. No i dzięki temu obiekt jest super idealnie wygładzony. Ja oczywiście nie do końca chciałem pokazać. Muszę sprawdzić, bo coś mam problem z wykorzystaniem narzędzia VSect. Muszę coś sprawdzić. Dajcie mi chwilę. Bo mi działało to narzędzie. Może niepotrzebnie dałem jakiś... O, jest. Coś miałem na początku wcześniej z nim problem. Dobra. Clear auto. Dobra, teraz działa, tylko nie wiem dlaczego wcześniej nie działa. Ctrl F to można użyć skrót. Make edge face. Ctrl E, edge crease. No i mamy. Sorry, że wtedy mi nie działało to narzędzie. Właściwie to nie wiem czemu. Może w widoku bocznym nie działa, może miałem co innego włączone, trudno powiedzieć. No i mamy nasze krzesło, to byłoby na tyle. Pokazałem wam jak działa jakiś deformer. Nie chciałem innych narzędzi omawiać, tylko chciałem zaktualizować mój tutorial. Bo wcześniej byle jak przedstawiłem i słabo mi było słychać. No to na razie wam. Życzę miłego dnia i miłego oglądania.